Dobrze. Szanowni Państwo, dzień dobry. Wszystkich witam serdecznie na takiej szybkiej konferencji prasowej zorganizowanej przed Zarządem Dróg Miejskich. Witam przede wszystkim media, które przybyły, ale w sposób szczególny chciałbym przywitać mieszkańców, zainteresowanych mieszkańców, którzy w ostatniej chwili swojej determinacji złożyli swoje podpisy na listach poparcia dla szczególnego apelu. Znacie Państwo stan techniczny ulic w Miszku, szczególnie największym niepokojem oczywiście, największy niepokój wzbudza stan techniczny Alei Sportowców, tak bardzo ważnego odcinka komunikacyjnego, który stanowi drogę dojazdową do hali sportowej, do stadionu, do klubu. Tamtędy przemieszczają się mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim osoby przyjeżdżające na wystawy psów, co raczej na imprezy, na koncerty. Jest to taki element wstydu dla tego osiedla. Pan prezydent często mówi o zrównoważonym rozwoju, no i my tutaj w Miszku tego zrównoważonego rozwoju, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, zupełnie nie widzimy. Proszę Państwa, słyszeliście Państwo o zbieraniu podpisów w tej inicjatywie, ponieważ wydano już na projekt budowlany Alei Sportowców kilka lat temu 120 tysięcy złotych ze środków publicznych. To zobowiązuje oczywiście do realizacji tej inwestycji, bo gospodarność nakazuje wykonanie tak potrzebnej, tak ważnej inwestycji na terenie osiedla Miszek. Ostatnia inicjatywa mieszkańców związana była ze zbieraniem podpisów, tak jak mówiliśmy, zbieraliśmy te podpisy w różnych miejscach, było to targowisko w Miszku, był to czas też festynu, który odbywał się na stadionie, ale to też było miejsce przed kościołem. Finalnie zebrano, proszę Państwa, 750 podpisów, czyli bardzo dużo podpisów od osób wspierających tą tak ważną, bardzo ważną inwestycję. Oczywiście jest to element, który jest elementem pewnego naśladowania, pewnego postępowania, które już miało miejsce kiedyś swego czasu w Miszku. Pamiętacie Państwo, kiedy zabiegaliśmy o budowę hali sportowej, podobnie także zbieraliśmy podpisy w wielu miejscach i zebraliśmy też ponad 700 podpisów. Mamy wielką nadzieję, że Pan Prezydent ugnie się pod presją społeczną i pod potrzebami przede wszystkim mieszkańców i wykona tak bardzo ważną inwestycję, która jest istotna dla bezpieczeństwa poruszania się, przemieszczania, ale też dla podstawowego komfortu, bo dzisiaj wizerunek tej ulicy jest katastrofalny i będziemy starali się za chwilę przekonać Pana Prezydenta, bo za chwilę odbędzie się spotkanie z Panem Prezydentem, aby tą inwestycję finansowo potraktować poważnie już w tym roku i ogłosić przetarg i rozpocząć budowę tej ważnej ulicy, ponieważ zbliża się koniec kadencji i chcielibyśmy, aby chociaż jedna ulica na tak małym osiedlu została uznana przez władze Grudziądza. Resztę powiedzą pewnie mieszkańcy. Proszę bardzo. Przykrością dla nas mieszkańców jest to, iż jesteśmy w ten sposób lekceważeni przez Pana Prezydenta, że musimy tu przyjść i przypomnieć o obietnicy, którą Pan Prezydent nam złożył. Tu przede wszystkim, Szanowni Państwo, chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i to bezpieczeństwo osób starszych, o których właściwie chyba zapominamy już wszyscy. Chodzi o bezpieczeństwo matek z wózkami i nasze bezpieczeństwo, nas, dorosłych ludzi. Droga totalnie zaniedbana. Jeden chodnik jest po jednej stronie, nie ma nawet gdzie uciec, gdzie pójść, żeby przejść spokojnie, swobodnie i bezpiecznie przede wszystkim. Ja nie wiem, czy Pan Prezydent naprawdę zagwarantuje to, czy musi dojść do nieszczęścia? Czy Pan Prezydent zagwarantuje, że tego nieszczęścia nie będzie? No chyba nie. Przykładem żywym jestem. Posiadam pierwszą grupę inwalidzką wzroku. To, że widzę, to chwała. Ale, że nie dowidzę, to drugie moje nieszczęście. Idąc do ośrodka zdrowia, na tej ulicy jest jedyny ośrodek zdrowia, są dwie apteki. Tam chodzimy. Ja mieszkam od 1987 roku tu. Wiek mój już jest też daleki, około 70. W każdym razie, żeby dojść, musiałam jednego dnia kiedyś, zdarzyło się, zahaczyłam, bo ja nie widzę podłoża, więc macam nogami przechodząc, dół na dole, zahaczyłam o krawężnik, wyrzuciłam się. Mam znak na prawej nodze, gdzie skaleczyłam sobie porządnie tą nogę, ale moje okulary, można to sprawdzić, minus 35 diopli sprowadzane z Włoszech, kosztują 7,5 tysiąca ponad. Nikt mi nie zagwarantuje ani NEZ, czy Pan Prezydent zwróci mi pieniądze za to? Musi się moja rodzina składać, bo mam najniższą grupę inwalidztwa wzroku i tylko i wyłącznie mogę liczyć na rodzinę, bo nikt mi nie da. NEZ 50 zł mi oferował, PFRON nie ma, nie w wykazie powiedział. Tu właśnie, gdzie jesteśmy. Nie ma pani w wykazie, więc nie możemy zrefundować. Może na taką kwotę 500 zł, co mi to daje? Nawet na oprawki nie starczy.
A do ośrodka zdrowia chodząc mam jeszcze astmę, mam inne schorzenia i takich osób jak ja jest multum. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 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 Dzień naturalną i oczywistą jest, że ta ulica musi być wyremontowana. I dlatego w zeszłym roku przygotowanie dokumentacji zostało wpisane do projektu budżetu. Ta dokumentacja praktycznie została wykonana. Macie Państwo fragment tego, jakby to, co jest najważniejsze, na jakim fragmencie ta ulica będzie przebudowana, a więc od drogi pomorskiej dochodzimy tutaj do wjazdu do stali. Tak? I tak. Dalej idziemy ulicą, dalej idziemy ulicą w kierunku tutaj. Więc to zostało wykonane, ta dokumentacja jest gotowa i tak jak powiedziałem, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że ta droga musi być zrobiona, bo taka jest kolej rzeczy. Dzisiaj w naszym mieście remontujemy rekordową liczbę dróg. Pan radny o tym doskonale wie, Państwo pewnie też. Remontujemy ulicę Kościuszki, budujemy układ drogowy na Rządzu, ulica Rybacka, która jest bardzo zaawansowana, łącznik do Straży Pożarnej, też dywizjonu 303, który praktycznie już dzisiaj skończyliśmy. To jest tylko w tym roku. Remontujemy, czy właściwie budujemy od podstaw naprawdę rekordową liczbę ulic. Tego nigdy w Grudziądzu nie było, korzystając z różnych źródeł, zarówno ze źródeł rządowych, jak i ze źródeł też marszałkowskich, różnych programów. A więc oczywiście w Grudziądzu jest do zrobienia bardzo dużo jeszcze ulic, na którą też mamy przygotowane dokumentacje. To nie jest oczywiście tylko Skłodowców, to jest ulica na przykład Dębowa, Kostymierów Gryńskich, Groblowa. W każdym razie potrzeby są nieograniczone. Jest tego bardzo dużo, no ale staramy się to systematycznie, konsekwentnie realizować. I teraz tak, jeżeli jeszcze chodzi o ulicę Sportowców, to ja bym chciał jeszcze jedną rzecz bardzo ważną wyjaśnić, bo w przestrzeni medialnej pojawiły się różne takie, myślę, że nie do końca prawdziwe informacje. Otóż myśmy składali wniosek do tak zwanego Polskiego Ładu na przebudowę całego układu drogowego w Niszku i też to jest też tak zwany rząd przemysłowy, czyli to, co jest po drugiej stronie szosy Zdrowulskiej. To był taki program na strefy inwestycyjne. I złożyliśmy o to taki wniosek, w którym też była uwzględniona przebudowa ulicy Sportowców. Chociaż ona nie jest wymieniona, ale jest jasno napisany układ drogowy niższym przemysłowym. Tak. I teraz tak, jeszcze chciałbym wyjaśnić jedną rzecz i tutaj kieruję te słowa do pana radnego Kosińskiego, który mi zarzucał, że my składamy wnioski w sposób niepoprawny i tak dalej. Otóż to jest ten wniosek, który złożyliśmy na przebudowę układu drogowego w Niszku. Niestety zostaliśmy odrzuceni. To było złożone na 56 milionów złotych. Zostaliśmy odrzuceni. Jeden wniosek tylko praktycznie duży w województwie przeszedł na ponad 200 milionów złotych. O złożeniu tego wniosku pan radny Kosiński wiedział. Prosiłem go o wsparcie, ale to jakoś się nie udało. I teraz zarzut był taki, że my słabo składamy wniosek. To jest wniosek złożony na przebudowę hali. Była mowa, że to są wnioski, źle złożyliśmy, za krótki i tak dalej. To jest na hale. Chwileczkę. Na to otrzymaliśmy 25 milionów. Na to też to jest tak, to samy wniosek, bo on jest przygotowany według pewnego schematu. A więc
Uważam, że skutecznie zabiegamy o środki, dlatego że złożyliśmy to według układu liczby znaków i tak dalej. No tutaj, tu, tak, proszę mi nie przeszkadzać, a to nie przeszkadza. Więc jedyną barierą, jaka dzisiaj jest do realizacji tej inwestycji, to oczywiście są środki finansowe, ale będziemy o te środki zabiegać. Co więcej, myślę, że wpiszemy to do budżetu na przyszły rok jako realizację tego projektu. Czyli myślę, że jak tylko uda się zabezpieczyć te środki w budżecie, to ta przebudowa po prostu ruszy. To jest krótka perspektywa. Oczywiście też będziemy zabiegać o środki zewnętrzne, czy to dalej z Polskiego Ładu, czy z przebudowy dróg rządowego takiego programu przebudowy dróg. I stawiamy to jako priorytet, aczkolwiek też mówię, chciałbym zaznaczyć, że mamy dużo innych, bo równie ważna jest przebudowa ulicy chociażby Dębowej, która jest strategiczna dla innej części miasta, ale też ulica bardzo uczęszczana, bez ścieżki rowerowej, bez chodników, gdzie dojście dzieci do szkoły na przykład jest tam, bezpieczeństwo jest bardzo wątpliwe. Jeszcze mówiąc o Mniszku, myśmy w tym roku zrealizowali też kilka inwestycji w Mniszku, może takich nie do końca zauważonych. Po pierwsze, został ocieplony budynek dawnej przychodni. On zdecydowanie lepiej już wygląda na ulicy Sportowców, zaniedbany przez wiele lat. Na to wygenerował środki MPG w wysokości prawie 2 milionów złotych. Przebudowaliśmy tą wspomnianą pętlę. Była inwestycja taka na przełomie w końcówce zeszłego roku. W tej chwili jest wystawiana ładowarka. Wykonaliśmy też cały w ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego wszystko, co jest wokół kościoła, czyli parking, dojście tam, gdzie dzisiaj piękny pomnik stoi. Kardynała Prymasa Wyszyńskiego. To też trzeba pamiętać, że zostało wykonane ze środków budżetowych, a więc... I to wszystko przez 30 lat. Ja już mówię, co zostało zrobione. Ja mówię tylko to, co zostało zrobione w ostatnim roku. Nie rozliczajcie za ostatnie. A jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. W tym roku jeszcze rozpiszemy przetarg, znaczy nie to już jest. Na Tatrzańską. Na ulicy Tatrzańską. Więc Tatrzańska też będzie realizowana w tym roku. Ja wiem, że potrzeby i oczekiwania są dużo, dużo wyższe. Ja Państwa doskonale rozumiem, ale ja tylko mówię o tym, co się zadziało w ostatnim roku. I to myślę, że no, też Mniszek jest dla mnie bardzo ważnym dzielnicą i też chciałbym, żeby tam się jak najwięcej działo. Te zapewnienia, które Pan teraz tutaj wymienia, to myśmy już słyszeli naprawdę dawno. To nie są zapewnienia, to są fakty. W zeszłym roku te same słowa padły i miała być to inwestycja jak najbardziej Aleja Sportowców. Dlatego złożyliśmy... Proszę mi pozwolić dokończyć. Ja wiem, ale ja Pani pokażę datę. Dlatego w lipcu zeszłego roku złożyliśmy wniosek. Ja nie wiem, czy bezpieczeństwo mieszkańców, naprawdę, czy bezpieczeństwo, czy Pan zagwarantuje, czy my musimy czekać do takiego momentu, aż się komuś stanie coś naprawdę przykrego. Już się dzieją różne rzeczy, skręcenia nóg, ubicia i tak dalej. Przepraszam, ja chcę coś powiedzieć, tak? Czy do tego momentu musimy dojść, Polak mąd po szkodzie, to jest bardzo przykre to, co teraz mówię, że do takiego momentu musimy dojść, bezpieczeństwo nie poczeka w żadnym calu, nie weźmie Pan na siebie odpowiedzialności, aż ktoś sobie, nie wiem, głowę rozbije i przejmie Pan koszty rehabilitacji czyjegoś zdrowia, a może życia, nie daj Boże. Nie możemy bezpieczeństwa zasłaniać się tutaj kosztami i tak dalej, to już było w zeszłym roku. 5 lat temu mogliśmy już, kiedy Pan rozpoczął kadencję, byliśmy już na ten temat. To jest ulica priorytetowa, jeśli mówi Pan o ulicy Kościuszki. Ja nie wiem, czy ona była na równi porównywalna z ulicą Sportowców, na pewno nie, na pewno nie. To jest nasza ulica główna, tak jak mówię, priorytetowa. Jeśli MPGN zdobyło koszty, finanse, na sfinansowanie ocieplenia tego budynku, mówimy o MPGN-ach, kosztach, które MPGN wygenerował, to dlaczego nie możemy podjąć się tego paralelnie z Aleją Sportowców? Nie, to już wszystko rozumiem. To jest bezpieczeństwo mieszkańców. Ja to rozumiem. Szanuję Państwa postawy i Państwa aktywność i zrobię wszystko, aby ten projekt został wpisany do budżetu miasta. Wykonaliśmy dokumentację, jesteśmy gotowi do realizacji.
Dlatego też złożyliśmy projekt do Polskiego Ładu i tutaj prosiłem wsparcie waszego radnego, to jest ten projekt, jeszcze raz powtarzam, to jest ten projekt złożony w zeszłym roku, w lipcu zeszłego roku. Niestety na to nie znaczy, ja chciałbym się wierzyć w Państwa. Nie można powiedzieć, sposobu. Ale jeszcze raz, nie chciałbym dyskutować, która rocznica jest ważniejsza, bo uważam, że tak jak powiedziałem, tak samo za chwilę mogą powiedzieć, będą mieli rację mieszkańców Czarek, że ulica Dębowa jest bardzo niebezpieczna i ja to rozumiem. Ja to rozumiem, jeszcze raz powtarzam, jedynym ograniczeniem są finanse, ale to, co dzisiaj mogę Państwu obiecać, to to, że jesteśmy do tej inwestycji przygotowani, mamy dokumentację, szukamy środków finansowych i wpiszemy tą inwestycję do przyszłorocznego. A ja tylko dwa zdania. Panie prezydencie, to jest kilka rzeczy. My nie przyjechaliśmy tu w trybie zwykłym do pana prezydenta z apelem o jakiś, prawda, planowany remont, bo trzeba coś zrobić. Ale to już jest ekstremalne zjawisko, bo nie wiem, czy pan ma świadomość, ale w związku z tą petycją, która domaga się przekwalifikowania środków budżetowych, rozpoczęcia tej inwestycji jeszcze w tym roku, zebrano 750 podpisów mieszkańców osiedla. I te 750 podpisów istotnie wzmacnia to całe stanowisko i opisuje sytuację, jaką znajdujemy. Mówimy też o pewnej wizytówce tego osiedla, o wizytówce miasta. Na wystawę psów ściągają ludzie nie tylko z Polski, ale z zagranicy. Ostatnio pani była w języku angielskim, pytała się, co tu się dzieje, jaka organizacja jest. Prawda, taka ulica, wszyscy zwracają uwagę na to, bo to jest sfera dojazdowa zarówno do klubu, ale i na wystawy psów, i na zajęcia sportowe, na wszystkie organizowane rzeczy i determinacja mieszkańców w tej kwestii. Mówi pan, że ja miałem pomóc panu w Polskim Ładzie. Oczywiście ja nie jestem w Polskim Ładzie, proszę państwa, to chciałbym wyjaśnić. Ja jestem radnym Rady Miejskiej Grudziądza i mój zakres wpływu jest ograniczony, bo dotyczy przyjmowanych uchwał budżetowych na sali 301 w ramach tak zwanych organizowanych sesji Rady Miejskiej. To po pierwsze. Natomiast co do samego wniosku, oczywiście ja miałem tylko pretensje, może nie wiem, czy uzasadniony, czy nieuzasadniony, że w tym wniosku nie znalazł się w wykazie, nie znalazła się nazwa chociażby jednej ulicy z terenu osiedla Miszek, bo takiej nazwy... Drogi panie, no nie było. Pan, ale dlaczego pan kłamał? To pan mi pokaże, bo ja ten wniosek otrzymałem od pana urzędników. No to otóż ja panu zacytuję. Modernizacja siatki dróg polega na lepszym skomunikowaniu i dostępności istniejących terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę układu drogowego stref przemysłowych. Rząd Miszek. Ale nie ma jednej ulicy. Nie może być... Ale rząd Miszek to jest pół Grudziądza, panie prezydencie. To już nie ma. Ale pieniędzy nie ustaliśmy. Ale to nie jest, panie radny. Ale bądźmy szczerzy, bo pan bije w tej chwili w ZTM. Ja sobie na to też nie pozwalam, bo będzie jeszcze pracuje. Ale panie radny, nie proszę pan nas szczerzyć. Ja biję w jedną rzecz, że nie zrobiliście Alei Sportowców. I to od lat ten temat zalega. Ale nie panie, że my złożyliśmy wniosek. Proszę zobaczyć te dwa wnioski, one są tożsame wielkościowo. Nie, bo to jest ograniczone. My mogliśmy wpisać w tę ulicę, ale wtedy byśmy nie wpisali. Ale byśmy nie wpisali, że chcemy zrobić oświetlenie, że chcemy zrobić przebudowę. Zostawmy to, nie dostaliśmy tych pieniędzy. Jedną rzecz. Pan mnie poinformował po złożeniu wniosku, że nie są tych środków. Ja poprosiłem o udostępnienie wniosku. Tak, to była kolejność. Ale to zostawmy. Nie zostawmy, bo pan kłamie. Nie, to pan kłamie. Pan ciągle kłamie. Nie, ale będziemy zarzucać i pozwólcie państwo, że... No nie ma ale sportowców wpisanych. Jeśli mogę coś powiedzieć rzecz. I mi chodzi głównie, dlaczego nie można tego zrobić priorytetem? Zobacz, trzeba. Że ja tu jest. Ja posiadam pierwszą grupę inwalidów sądowych, mogę się udokumentować. Posiadam okulary minus 35 dni. Radzę sobie jak mogę, w wieku 80 lat. Takich osób u nas starszych jest więcej. Mieszkam na tym osiedlu od kiedy powstało. I nie pamiętam, a ja, żeby dojść do ośrodka zdrowia, muszę sobie nogami przesuwać. Nie noszę białej laski, bo chcę sobie nagrać jeszcze w życiu jak mogę. I raz, po rzeźnicę. Moje okulary, panie prezydencie, jestem w stanie udowodnić, kosztują 7600 zł, sprowadzane z Włoszech, ponieważ w Polsce NZ mi nie da pieniędzy, bo jestem prawdopodobnie unikatny. Gdy jest dement, nie widzę nic. Gdy założę, widzę pana posturę, poznaję ludzi po wszystkim. I dojście do ośrodka zdrowia
do apteki, gdzie jest jedna i druga, ja z rogu Podhalański, żeby tam przejść, akurat wchodzę na ulicę, dalej po to. Nie da się iść, ja muszę prosić kogoś, żeby ktoś ze mną przeszedł. Takich ludzi jak ja jest dużo, ponieważ w bloku Podhalańska 1-2 to już są starzy mieszkańcy. Podhalańska 6, bo to osiedle powstawało ponad 40 lat temu, na którym mój był drugi blok, jak ja prowadziłam się. I naprawdę, panie prezydencie, litości dla ludzi chorych. Wszyscy idą do ośrodka zdrowia. Oczywiście MPGN zamiast obrzucić ten budynek ośrodka zdrowia, to mogłoby naprawić tą drogę dla tych chorych. Nie do końca. To są zupełnie inne. Być może. Nie pikam to. Ale trzeba zrozumieć wszystkich ludzi. Dzieci, tam do przedszkola się chodzi. Tam się chodziło do zeruszki z dziećmi. Ta droga jest straszna. Ważne jest przyjść. Przykre jest to, że ta nawierzchnia nie była prawie 50 razy zbudowana. I o tym trzeba pamiętać. Tylko musicie jeszcze jedną rzecz zrozumieć i teraz proszę, żeby pan mnie wysłuchał. To znaczy tak, pan doskonale wie, że budżet to ma dwie strony. Strony wydatków i stronę dochodów. I teraz tak, jeżeli pan mówi, że niech pan będzie uczciwy wobec pań, wobec mieszkańców. Jeżeli pan mówi o tym, że to ma być realizowane w tym roku, to musi pan złożyć wniosek i zaproponować przesunięcie. Jakie ja mam zaproponować przesunięcie w budżecie, żeby wygenerować środki na rozpoczęcie tej inwestycji w tym roku? Jeżeli państwo uważacie i pan radny, który jest blisko mieszkańców Niszka, uważa, że to jest priorytet, ja się z tym zgadzam, no to w takim razie możemy przesunąć środki na szybko z ulicy Tatrzańskiej. Nie rozpisaliśmy jeszcze przetargu i rozpiszemy przetarg, no ale jest to... Mieszkańcy Tatrzańskiej też korzystają z ośrodków, to jest główna ulica. Czyli państwo uważacie, dobrze, ale to rozumiem, tak. Że możemy z tej sali być takim tym, że rozpisujemy na sportowców, a rezygnujemy z Tatrzańskiej. Nie wiem, pan może być dofinansowywana w tym mieście, która jest przez pana planowana z powodu, że pan na przykład nie uzyskał odpowiednich pieniędzy dofinansowania zewnątrz. Poszukamy w budżecie jakieś takie zadania. Znaczy, jeszcze jedną rzecz. Nie wszystko pan realizuje. Pan radny nie wykazał w tym przypadku takiej determinacji. Od lat jest od czasu prezydenta Malinowskiego. Tylko pan oszukuje mieszkańców, bo pan powiedział, że pan będzie budował, pan powiedział, że będzie budował ulicę w Niszku. Pan tego nie robi. Pan nie obrażył dzisiaj pięciokrotnie. Pięciokrotnie pan nie ułożył, pan ich zarzucił kłamstwo. Proszę pana, ja nie kłamię. Ja reprezentuję interesy mieszkańców. I pan tego nie robi, bo pan powie, że będzie budował ulicę w Niszku. Jeszcze raz. Uporządkujmy. Po pierwsze, pan radny nie jest tylko radnym, ale jest bardzo wysoko postawionym politykiem w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. W Polskim Ładzie. Wiele decyzji dotyczących Polskiego Ładu są to decyzje polityczne. Między innymi pan radny potrafił się bardzo mocno zaangażować w pozyskanie środków i cały szacunek tutaj też dla pana na budowę łącznika i budowę hali, która już powstaje. Nie wykazał pan tej samej determinacji, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z Polskiego Ładu dla Niszka, bo wsią dla rządzenia Niszka, 50 milionów. Oczywiście jedno starostwo uzyskało tutaj 200 milionów i była to zrównoważona decyzja. Ale to jest zadanie pana, to jest zadanie miasta, budowa na prawa ulic. To jest zadanie gminy. Pan się nie panie prezydencie, nie możemy stosować typowej spycholandii. Proszę mi tak dokończyć, żebyście państwo też mieli świadomość. Pan radny Kosiński też głosował przeciwko projektowi, projektowi budżetu. Projekt był przeciwko projektowi budżetu. Panie prezydencie, dlatego, że pan nie pokrywa straty szpitala i prowadzi pan szpital do upadłości finansowej. Pan to czyni. Pan prowadzi szpital do upadłości finansowej. Bez przyczynków osobistych. Powiem tylko jedno. Panie prezydencie, jest pan poważaną osobą, darzę pana wielką estymą. W zeszłym roku byłam w szkole na spotkaniu z panem. I jeśli pan, człowiek honoru, mówi, proszę spokojnie wysłuchać. Jeśli pan człowiek honoru mówi,
że jest to priorytet dla Pana, Aleja Sportowców, to dzieląc te wydatki, tu ta Czańska, tu coś, to już sobie zapalam światełko, jeśli nie uzyskuję, to robię przebranżowienie myśli tych wszystkich tutaj projektów. Obiecałem. Skoro obiecałem, to ta Czańska według mojego zdania poczeka, bo obiecałem na forum przy wszystkich mieszkańcach, nas tutaj zebranych na zebraniu, że Sportowców będzie priorytetem. To szybciutko, jako dobry włodarz tego miasta, o którym tak sądzimy, jako dobry włodarz tego miasta, robi Pan pewne roszady i obiecałem, spełniam to. Dobrze, czyli Państwo sugerujecie, żeby przesunąć środki z ulicy Tatrzańskiej? Nie, nie sugeruję. Tatrzańska czeka 15 lat. Mamy pytanie, my uważamy, jaki mam? Jedyna inwestycja, którą ZDM nie ma jeszcze ogłoszonej, to jest Tatrzańska. Z innego nie możemy źródła przesunąć. Oczywiście to będzie też na rozpoczęcie tej inwestycji, bo ona jest spora i ona się nie zakończy. Byśmy w tym roku mogli ją rozpocząć i zakończyć w przyszłym roku. Dlatego, że jaki jest koszt, przepraszam, tej inwestycji? Około 5 milionów. Całość 5 milionów. Tak, 4 milionów. Jeżeli jest Tatrzańskiej, mamy 1 200 000, więc to byśmy... Teraz Tatrzańska, ale ludzie z Tatrzańskiej są... Żeby dojść do ośrodka zdrowia, to idą też Tatrzańskiej. Ja myślę, że tu nie można targować się w ten sposób. Oczywiście, bo obniżek jest przez całe 4 lata zaniedbany. Nie wykonał żadnej ulicy. Żadnej ulicy. Nie wolno tak powiedzieć. Jeżeli do zagranicy na psy stare psy przyjeżdżają. Nie, ale Państwo macie rację. Proszę mi wierzyć, musi być priorytet. Ja rozumiem, to jest 750 podmiotów jest dowodem na to, że mieszkańcy tego żądają. Naprawdę bardzo, bardzo oburzeni. Prezentujemy tu zdania tych wszystkich osób, które podpisały. Ja się tyle nasłuchałem, panie prezydencie, mogę to nagrywać. Ale to jest poza jakąśkolwiek dyskusją, że ta droga ma być do remontu. Ale priorytet. Ja rozumiem, tylko panie radny, niech pan wskaże w budżecie, jakie środki przesunąć w budżecie. Ale to pan prezydent zadecyduje. Nie, to odpowiedzialność. Jak będę prezydentem tego miasta, to będę wskazywał. Teraz nie mogę tego robić. To jest właściwie uczciwe. My tutaj na pana prezydenta liczymy. Pan prezydent miał swój program wyborczy. Pan prezydent mówił, że będzie budował ulicę w Miszku i tego nie robi. Mówił na samym starcie, ile ulic wybudowano w Miszku. Ile? Pytam się, ile ulic wybudował pan Miszku? W tym roku, na koniec kadencji, daj Boże. Panie radny, pan tak. Nie obraża. No zobaczmy, nie obraża. Pan, nie, ma pan łatwość manipulacji i łatwość kłamstwa. No to pan też. I teraz powiem panu jeszcze tak, jedno rzecz. Nigdy w żadnej kadencji nie wykonane zostało tyle niż teraz. Została wykonana dokumentacja ulicy. Już tak, że żyje. Nie, Malczewskiego została teraz wykonana. Jeziorna została teraz wykonana. Dlatego, że te wszystkie ulice były uwzględnione tutaj. Stąd kwota 56 milionów złotych. Niebagatelna kwota. Ale nie udało się. No nie udało się, bo nie było pana wsparcia. Nie, bo ja nie jestem w Polskim Ładzie. Pan się pomyli. Pan ma ich pewne pojęcie. Nie należy pan polskiego ładu. Nie, pan nie rozumie, co panu chodzi. Bo ja nie bardzo zauważyłam. Dokumentacja jest wykonana jeziorna i dokumentacja jest nasza też. Nasza też. Dlatego wszystkie te ulice i przebudowa była uwzględniona w tym wniosku. Nie uzyskaliśmy na to środków, musimy to etapować. Tak jak powiedziałem, oczekiwania i ulic do remontu w Grudziądzu są dziesiątki. Ale to jest priorytet. 750 mieszkańców. Reasumując, wiem, że ta ulica jest do remontu. Po to też przygotowaliśmy tę dokumentację. Jesteśmy gotowi, żeby ten remont czy modernizację bardzo szybko rozpocząć. To, co jest barierą finansowa. Przyjrzymy się, co można jeszcze w tegorocznym budżecie zmienić. To jest odpowiedź. Oby pan radny popierał ten budżet, czego nigdy nie czyni. Zawsze głosujemy przeciwko budżetowi. Pan wie, dlaczego? Ale ja panu wtedy radzę.
realizować inwestycji, skoro pan przeciwko. Wiemy doskonale, że tak zwana. Większość głosuje i te budżety przechodzą, natomiast radni Prawa i Sprawiedliwości nie głosują, ponieważ państwo nie wykazujecie konsekwencji pokrywania straty szpitala i prowadzicie do jego upadłości finansowej. Nie, to ja panu mówię wprost. Prowadzicie do upadłości finansowej szpital. Od wielu, wielu lat to się dzieje. 440 milionów straty szpitala, proszę pana. To nie są nadwykonania, to jest strata. To jest zły zarząd i zły nadzór nad szpitalem. I pan wie o tym doskonale, bo pan bierze odpowiedzialność za to. Tak, nie, no, tak, za sytuację finansową szpitala pan odpowiada. Jeszcze raz. Nie dyrektor szpitala wprost. Pan jako organ tworzący. Pozwoli pan coś. To jest ta dyskusja. To, pan działa tak publicznie, wie pan co, pan kłamie, działa pan przeciwko miastu, bo gdyby chcieć zrobić to, o czym pan mówi, to nie byłoby żadnej inwestycji. Nawet metra chodnika byśmy nie wyremontowali w mieście, to po pierwsze. To taka sytuacja jest miasta. Nie, nie jest taka sytuacja jest miasta. Taka sytuacja jest służby zdrowia w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Strata szpitala to nie nadwykonanie. Nie, to nie. Zadłużenie wszystkich polskich szpitali wynosi 20 miliardów złotych. Pan doskonale wie, że Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło nic. Nie, aby nie zrobiliście pan nic. Programy naprawcze wylądowały w koszu. Program naprawcze miasta wylądował w koszu. Za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców odpowiada rząd.